Cześć. Dzisiaj będzie drugi odcinek Tarniny Marty Kucharskiej. To był koniec przedłużonego dzieciństwa. Zapisałam ołówkiem w zeszycie. Niby nic odkrywczego, ale jednak. Poczułam gniecenie w dołku, promieniujące do gardła, jak po połknięciu zbyt dużego kawałka kwaśnego jabłka. Rwałyśmy takie z początkiem lata, to wiem. Jabłka były nierówne, kwaśne i parchate. Obijałyśmy gałęzie grabiami, stojąc na drewnianej przyczepie, a owoce spadały wprost na rosnący kopczyk. Turlały się pod stopy. To było jeszcze wtedy, gdy dziadek miał konia. Rząd starych jabłoni ciągnął się wzdłuż łąki. Podobno pamiętały wojnę. Były stare, rozległe i krzywe. W ich konarach ptaki wiły gniazda, czasem lęgły się osy. Koń miał na imię Grota i pamiętam go głównie ze zdjęć. Gniady, nabity, do pracy w polu. Babcia karmiła Grotę kostkami cukru, ale raz nie miała i gdy schyliła się nad korytem, ta chwyciła ją za pośladek. Tak powstał krwiak, który zropiał i babcia musiała pójść do chirurga. Chirurg pracował na Poniatowskiego, w stuletnim szpitalu, który powstał dzięki funduszom Ojczyźnianego Związku Kobiet. Członkiniami były zamożne Niemki z Deutscher Frauenverein zur Pflege und Hilfe für verkundete im Kriege. Ale tego ani babcia, ani chirurg nie mogli pamiętać. Chirurg naciął ropień. Ilość ropy, która wypłynęła, zaskoczyła ich oboje. Babcia była w końcu piękną i szczupłą kobietą z pieprzykiem na lewym policzku, który podkreślała ciemną kredką. Taki pieprzyk miała Marilyn Monroe i Sophia Loren. Babcia ceniła Sophię Loren znacznie bardziej niż Pole Raxe albo Audrey Hepburn. Ze zdjęć, na których dziadek czesał się już na pożyczkę, a babcia pozowała czy to przy Moskwiczu, czy na kempingu w okolicach Polanicy, jej pieprzyk świecił ciemnym światłem, nadając zdjęciom wyraz elegancji i nieznanego przepychu. Chirurg być może widział piękno babci, dlatego gdy zdrenował ropień, wziął za zapłatę tylko ćwierć świni. Wrzucił ją na tył syrenki, potem przyjeżdżał do babci jeszcze kilka razy. Sprawdzić, czy rana się goi. Za każdym razem wypijał kawę i oprócz gotówki zabierał bony albo pęto kiełbasy. Wspaniały człowiek, babcia do dziś powtarza jak mantrę, bo na lekarza ani księdza źle nie powie. Ja w tym czasie dotykam lewego policzka i staram się wyczuć miejsce, gdzie mam pieprzyk. Jest położony tak samo jak ten babciny, ale jest znacznie mniejszy. Nie podkreślam go kredką. Wygląda jak nieco większy piek. Potem sięgam po jabłko i wgryzam się w słodki miąższ. A pamiętasz, babcia, te malinówki? Te, co rosły tam, gdzie pasła się Grota. Na początku rzędu przedwojennych drzew rosła jabłoń oberlandzka. Miała najsłodsze i najsmaczniejsze owoce. Zimnobordowa skórka była pokryta szarawem, matowym nalotem, który schodził, gdy pocierało się jabłko o koszulę. Pod nim skórka błyszczała znacznie cieplej. Miąższ malinówek był chłodno-biały i na przekór temu chłodowi słodki. Owoc chrupał w zębach, sok tryskał. Jak mam nie pamiętać? Odpowiada, ale po głosie rozpoznaje, ile wzruszeń kosztuje ją oglądanie starych albumów. Jest jeszcze jedno z tamtego pejzażu, jak nazwał dzieciństwo literat. To na tę malinówkę wsadziła mnie pewnej wiosny ciotka i zrobiła zdjęcie. Potem czarno-biała fotografia w półokrągłej, ciemnej ramce wisiała w jej domu przez lata. Właściwie do końca, choć jak pisze końca, znów czuję to gniecenie w dołku, a w ustach coś kwaśnego, jak po ugryzieniu zielonego jabłka. Jeżeli mam zamglone spojrzenie, to nie przez zapach cebuli, jaki unosi się z kuchni babci. Ta trzyletnia dziewczynka w aksamitnej granatowej sukience w białe groszki i wykrochmalonym, wiązanym kołnierzyku to ja. Siedzę na konarze, mam chłopięcą fryzurę, uśmiecham się. W białych rajstopach i czapeczce wyglądam na słodkiego kupidynka. W lewej piąstce ściskam łodyżkę mniszka, w tle mam oblepione kwiatami gałęzie. Tę chłopięcą fryzurę też zrobiła mi ciotka. Przez umiejętności plastyczne była domowym fryzjerem. W ogrodzie ścinała włosy dziadka, taty, wujka, a jeszcze wcześniej pradziadka. Babci i mamie farbowała włosy. Odcinała końcówki kuzynkom. Miękkie kłaczki fruwały potem z wiatrem i osiadały na kwiatach, irysach, piwoniach,
albo krzewach jaśminu. Ja chciałam być chłopcem i któregoś razu ścięła mnie wedle życzenia. Z długości zostawiła z tyłu tylko wąski ogonek, który zaplatała na palcu. Ogonek był pasemkiem mysich włosów, zaczynającym się u dołu, bliżej karku i lekko się kręcił. Taki ogonek miał Maciek, który trenował karate. Byłam z niego dumna, chciałam być chłopcem, ale w wieku kilku lat nikomu to nie przeszkadzało. Wolałam traktory od lalek i dres zamiast sukienki. Teraz po wszystkim spoglądam na litery. Dzieciństwo kończy się, gdy odchodzą ci, co tworzyli ten świat. Wraz z postaciami znika cała mozaika przedmiotów, słów, gestów. Fotografie bledną, głosy milkną, cichnie dziecięcy śmiech. To nie są najlepsze zdania, ale być może nie stać mnie na lepsze. Wymazuję je gumką, a potem zapisuję je ponownie. Dzieciństwo kończy się, gdy odchodzą ci. Robię przerwę i dopisuję. Czy coś jeszcze zostało? Tyle na dzisiaj. Miejcie dobry dzień i ładne kolory. Cześć.